Cześć, witajcie, a dzisiaj mam dla was już pierwsze, poważniejsze informacje dotyczące 16 sezonu LEGO Ninjago, dlatego dobijamy do 1500 łapek w górę pod tym materiałem. Oraz zachęcam was do zasubskrybowania mojego kanału, a dla motywacji wyświetlam ostatnich 10 nowych subskrybentów. Koniecznie oglądajcie do końca. Coś czuję, że już niektórzy są w trakcie pisania komentarza: loj, to co z sezonem 14 i 15, kiedy będą z polskim dubbingiem, i muszę wam powiedzieć, że wreszcie w tej kwestii coś ruszyło. Po napisaniu do Cartoon Network prawdopodobnie każdy z was dostanie informację, że we wrześniu będzie więcej informacji na temat 14 i 15 sezonu LEGO Ninjago. Warto jeszcze postawić pytanie, w jakiej formie to zostanie wyemitowane, bo teoretycznie sezon 14 jest też uważany za odcinek specjalny, a Seabound to sezon 14. Więc ja spodziewałbym się połączenia tych dwóch sezonów, albo jak kto woli, odcinka specjalnego i sezon 14. Skoro we wrześniu otrzymamy więcej informacji, to podejrzewam, że nowych przygód Ninja możemy spodziewać się w październiku. Przypomnę, że w zeszłym roku, również w październiku, został wyemitowany sezon 13. Trochę smutno, że na nowy sezon musimy czekać aż rok, zwłaszcza że w innych krajach, pewnie nie wszystkich, ale raczej już mają za sobą epizody z Ninjago, które wyszły w trakcie bieżącego roku. Ciekawi mnie też, jaka to będzie godzina i w ogóle ile czasu przeznaczy Cartoon Network na wyemitowanie sezonu 14 i 15. Na przestrzeni ostatnich lat można zobaczyć taką tendencję, że raczej dąży się do tego, aby jak najszybciej wyemitować dany sezon, właśnie z tego serialu animowanego. Nadal bardzo dobrze pamiętam sytuację z 9 sezonem Hunted. Sezon składał się z 10 epizodów po 22 minuty i wszystko z tego co pamiętam zostało załatwione w jeden weekend, bo 5 odcinków wyemitowano w sobotę rano i kolejne 5 w niedzielę rano. Tu akurat będziemy mieli 4 odcinki z Wyspy i 16 odcinków z Seabound, oczywiście w formacie 11-minutowym. Jeśli pojawi się więcej informacji na temat premiery 14 i 15 sezonu Ninjago, to oczywiście o wszystkim was poinformuję. Kolejna sprawa, o której warto was poinformować, aczkolwiek coś już tam wspomniałem w zakładce społeczność, to shorty LEGO Ninjago Legacy. Na moim kanale już wam wielokrotnie o nich mówiłem, ale raczej nikt się nie spodziewał, że owe krótkie odcinki zostaną zdubbingowane. Więc jeśli wcześniej nie oglądaliście tych shortów, bo na przykład angielski was przeraził lub oglądaliście je z napisami, to teraz jest idealny moment, aby po prostu sobie odpalić te shorty, bo dubbing jest naprawdę dobry. Swoją drogą dziwne, że shorty przetłumaczyli szybciej niż pełnoprawne sezony. Tłumaczenie shortów przynajmniej ja odbierałem już za taką luksusową rzecz, a tu taka niespodzianka. Zanim przejdziemy do 16 sezonu LEGO Ninjago, to mam do was jeszcze jedną sprawę. Ostatnio za bardzo nie wiem co się dzieje, że dostaję od was mnóstwo pytań, gdzie można oglądać LEGO Ninjago. Na całe szczęście jestem przygotowany na takie pytania, ponieważ w zeszłe wakacje opublikowałem dla was film, gdzie można oglądać LEGO Ninjago za darmo oraz też na płatnych serwisach streamingowych, więc teraz wyświetla wam się karta właśnie z filmem na ten temat. Pora przejść do pierwszej informacji, prawdopodobnie z 16 sezonu Ninjago. Od razu mówię, że będę też odnosił się do sezonu 15, dlatego bądźcie czujni. Wczoraj pojawiły się pierwsze nazwy dwóch przyszłych epizodów LEGO Ninjago. Najpierw wyjaśnię wam, co tak naprawdę znaczą te numery przy tytule danego epizodu, bo na pierwszy rzut oka można pomyśleć, że Quitting Time to odcinek 423, co za bardzo obecnie nie miałoby racji być, bo Ninjago nawet jeszcze nie dobiło do 200 odcinków. Dla przypomnienia, Ninjago dzieli się na dwa rozdziały, dwie części. Od odcinków pilotażowych, rok 2011, do sezonu 10, Inwazji Oni, rok 2019. To jest pierwsza część Ninjago, która nosi nazwę LEGO Ninjago Masters of Spinjitzu. A od sezonu 11, czyli mniej więcej drugiej połowy 2019 roku, mamy już do czynienia z samym LEGO Ninjago bez Masters of Spinjitzu. Dlatego jak oglądacie Ninjago, na przykład na Netflixie, to tam jest podzielone na tak jakby dwa osobne seriale. Też na początku za bardzo tego nie rozumiałem, ale teraz na spokojnie mniej więcej mogę wam to wyjaśnić. Użyłem terminu sezon 11 i tak na dobrą sprawę LEGO Ninjago Forbidden Spinjitzu nie jest sezonem 11, tylko sezonem 1, bo otwiera nowy rozdział Ninjago. Natomiast sezon 12 Pry Empire oraz 13 Mistrz Góry, oba te sezony miały premierę w ubiegłym roku, tworzą najprawdopodobniej sezon 2. Tak wiem, to jest dość dziwne, ale tak jest, a sezon 14 i 15 z bieżącego roku, albo jak kto woli odcinek specjalny i sezon 14, to sezon 3 w nowym Ninjago. Jeśli ktoś w ogóle nie słyszał o takich zmianach i mi po prostu nie wierzy, to możecie wejść na oficjalny kanał LEGO i zobaczycie, że faktycznie tak numerują sezony. A tak poza tym sezon 15 nadal nie dostał żadnej oficjalnej zapowiedzi od LEGO na ich oficjalnym kanale, co jest dość słabe, ale może jeszcze trzeba poczekać. Skoro już mniej więcej wyjaśniliśmy sobie numerację sezonów, to teraz dowiecie się, co znaczy 423 i 424. Czwórka to sezon czwarty w nowym Ninjago, a 23 to numer epizodu i tak samo to działa w wypadku 424. 24 epizody to dość pokaźna liczba. Ostatnio taką sytuację mieliśmy przy 11 sezonie, tam epizodów było 30. 23 odcinek 16 sezonu będzie nosił nazwę Quitting Time, co może oznaczać rzucić, opuścić, zaniechać czas. Sama nazwa tylko tego epizodu w moim odczuciu wiele nam nie daje, bo to można różnie przetłumaczyć, ale gdy przyjrzymy się kolejnym odcinkowi, który nosi nazwę Powrót Lodowego Cesarza, co jest jasne i klarowne, można dzięki tym dwóm odcinkom rozważyć podróż w czasie. Powiem wam szczerze, że naprawdę jestem zaskoczony prawdopodobnym powrotem Lodowego Cesarza. No nie był to też jakiś mega przeciwnik,
przeciwnik, bo to przecież był Zane kontrolowany przez Vexa, ale jestem ciekawy, jakby to zostało rozegrane. Jestem zdania, że to będzie na zasadzie jakichś wspomnień, a może koszmaru, które rozgrywałem się w głowie naszego ninja droida. Czyżby powrót do krainy nigdy? To byłoby interesujące, ale wątpię, że będzie to główny wątek całego sezonu. Wcześniej dużo mówiło się o powrocie Nadakana i są jak najbardziej ku temu podstawy. Przede wszystkim na przestrzeni ostatnich sezonów mogliśmy zauważyć lampę Tyrano, a poza tym jakby nie patrzeć, minie zaraz 10 sezonów od ostatniego spotkania z Jeanem. Może to wszystko ma ze sobą jakieś powiązanie? Zobaczymy. Pomimo, że pojawiło się, no jednak, nie za wiele informacji dotyczących przyszłości LEGO Ninjago, to jedno już można stwierdzić. W kolejnym sezonie trochę będzie się działo, bo prawdopodobnie wszystko zacznie się od żałoby spowodowanej odejściem Nii. Teraz najświeższe doniesienia o powrocie Lodowego Cesarza, co moim zdaniem, jak już zresztą wspomniałem, będzie powiązane ze wspomnieniami i jeszcze są spekulacje dotyczące Nadakana. Być może Jay będzie chciał za wszelką cenę znowu bawić się w życzenia, byleby tylko odzyskać Nie. Podejrzewam, że jeszcze za czwartym sezonem Nowego Ninjago będzie się krył sezon 17, ale to na spokojnie, mamy jeszcze do tego dużo czasu. To może jeszcze na dobre zakończenie przedstawię wam jeden z pomysłów od was na przyszły sezon LEGO Ninjago. Dodam tylko, że raczej już nie będę robił osobnych odcinków poświęconym pomysłom, ponieważ też jakoś tego dużo nie ma, w końcu przerobiliśmy już z blisko 100 pomysłów. Poza tym niektóre pomysły przekraczają granice gramatycznej, jak i logicznej abstrakcji, dlatego co jakiś czas pomysły na wasze sezony będą dodatkami do filmów. Pomysł na sezon. Podczas walk z Vojirą, Garmadon szukał czegoś, co pomoże mu raz na zawsze zamienić miasto Ninjago na złe. To miało być coś z krainy Oni i Smoków, lecz znalazł coś, co przyciągnęło jego uwagę. Był to jakiś płaszcz, nie wiedział, czy to jest to, czego szuka, lecz postanowił go założyć. Akcja przenosi się do Ninjago, gdzie ninja mają chwilę spokoju, ale muszą posprzątać po walce z Vojirą. Jay jest bardzo smutny po utracie Nii i nie ma ochoty na żadne treningi. Lecz mistrz powiedział, ninja nigdy się nie poddają. Trochę to takie nieadekwatne do sytuacji, choć zależy z jakiej perspektywy na to spojrzymy. Wracając, Jay przypomniał sobie, jak osiągnął pełnię swoich możliwości i wyruszył w podróż nie wiadomo gdzie. Garmadon po założeniu płaszczu zobaczył swego ojca i ojciec powiedział mu, że jest szansa, żeby stał się dobry. Dał mu karteczkę i powiedział, dostarcz ją Lloydowi, a on będzie w stanie usunąć z ciebie zło. Garmadon wrócił do miasta Ninjago i dostarczył karteczkę Lloydowi. Zielony ninja przeczytał słowa z karteczki. Garmadon zemdlał i zobaczył Jaya gdzieś na dnie oceanu. Sezon się kończy, a Jay jest główną postacią następnego sezonu. Pomysł dość krótki, przez to wiele rzeczy w ogóle nie zostało wyjaśnione. Nie rozumiem za bardzo wątku z Garmadonem, bo pojawił się znikąd. Nagle jesteśmy już po odejściu Nii. O ile wprowadzenie tej karteczki jest dość ciekawym zabiegiem, to już zakończenie tego jest takie meh. Bardziej tym swoim pomysłem otworzyłeś furtkę na kolejny sezon Ninjago. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się spodobał i w ogóle liczę, że te dłuższe odcinki w jakimś stopniu umilają wam wakacje. Niestety, ale we wrześniu już pewnie wrócimy do takich typowych 5-minutowych filmów. Dajcie znać w sekcji komentarzy, co sądzicie o tych newsach ze świata Ninjago. Może macie też odmienne zdanie w niektórych aspektach, a dzisiaj przypinam serduszko osobom, które napiszą w sekcji komentarzy Lodowy Cesarz. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!